Droga Chojnowska ciągnie się od Zdrojów, przebiega przez rezerwat Bukowe Zdroje, w którym teraz się znajduje, i kończy się wraz z Przełęczą Trzech Braci. Jej długość wynosi około 3 km. Wzdłuż niej znajduje się kilka ciekawych miejsc, niektórych już dawno zapomnianych. Sanatorium Bismarckue. Historia tego miejsca zmieniała się przez lata. Pierwotnie budynek wybudowano na potrzeby powstania sanatorium, zwanego wtedy Sanatorium Finkenwalde. Ziemię kupił w 1900 roku doktor medycyny Lindner, a nadzorowaniem budowy zajmował się Karl Kelm. Sanatorium zostało otwarte w 1902 roku. W jego skład wchodził pawilon letni i zimowy, które były połączone ze sobą korytarzem. Od 1910 roku sanatorium nosiło nazwę Bismarckue. W czasie I wojny światowej było nieczynne, natomiast po zakończeniu wojny znów wróciło do użytkowania. W latach od 1923 do 1926 przekształcono ośrodek w miejski dom dziecka, który nazwano Kinderheim Bismarckue. Następnie w 1926 roku przebudowano fasady budynku i otynkowano elewację, a 3 lata później powstał tutaj dom starców i było to ostatnim przeznaczeniem tego miejsca. Do dziś znajduje się tutaj betonowy podjazd dla wózków inwalidzkich, na którym teraz stoję. Do dziś znajduje się tutaj także słup Bramy Wjazdowej. Kolejne miejsce, o którym teraz Wam opowiem, nosi nazwę Ciur Kadełko lub inaczej Wyciek. Trzeba przyznać, że kiedyś było to bardzo urocze miejsce, chętnie odwiedzane przez spacerowiczów. Stanowiło to taki leśny kącik, w którym mogli się zrelaksować. Istniała tu kiedyś piękna kamienna zabudowa, przez którą przepływał strumień. Stwarzało to ciekawy efekt, który przyciągał uwagę spacerowiczów. Zbudowana została przez Towarzystwo Miłośników Puszczy Bukowej w 1894 roku, lecz niestety zniszczyło ją upadające drzewo. Przez wiele lat przyroda wykorzystywała swoją potęgę do tego, by kształtować to miejsce według własnego uznania. I dziś możemy sobie niestety tylko wyobrazić, jak wyglądało to malownicze Ciur Kadełko.